bezpiecznie. Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w samym środku Pomorza Zachodniego, w otulinie Ińskiego Parku Krajobrazowego we wsi Bełczna. Siedlisko oraz pensjonat dla gości stworzyła tu Grażyna Zaręba-Szuba, autorka książki kucharskiej o tradycjach kulinarnych Pomorza Zachodniego. Wizyta w tym miejscu nie mogła się więc zacząć od niczego innego jak od kulinarnej, śniadaniowej rozkoszy. Marysia przekroczyła progi 300-letniego budynku. Jednak nie tylko jadła, ale także chłonęła magię tego miejsca. Historia domu, gdzie kiedyś była m.in. pastorówka, jego rozliczne tajemnice i atrakcje sprawiają, że pobyt tu staje się wyjątkowym przeżyciem. Ciekawa jest także historia naszej bohaterki i jej rodziny w tym miejscu. Jak to się stało, że zamieszkaliście we wsi Bełczna? Długa historia. Prowadziliśmy duże przedsiębiorstwo przez wiele, wiele lat. I tak naprawdę zaczęliśmy się dusić. Czasy się zmieniały i stwierdziliśmy, że pora mieć coś swojego. Szukaliśmy domu, który byłby dla nas odpowiedni. Mamy trójkę dzieci. I tak naprawdę trochę dusiliśmy się w naszym starym mieszkaniu. Znaleźliśmy dom we wsi tutaj, w Bełcznie. Jeżdżąc po gminie rowerem trafiłam na pusty dom, na pastorówkę, w której dzisiaj mieszkamy. No i postanowiliśmy kupić. I w momencie, kiedy kupiliśmy, sądziliśmy, że będzie to nasz dom rodzinny, że to będzie miejsce dla dzieciaków naszych. Remontowaliśmy dom tak długo, że dzieci urosły, poszły w świat, a my we dwójkę z Tadeuszem, z moim mężem zostaliśmy tutaj. I przypadkiem jest tak naprawdę to, co tutaj dzisiaj robimy. Kiedyś mieliśmy bardzo dużą firmę, zatrudnialiśmy prawie 50 osób. To nas wykończyło nerwowo, psychicznie, byliśmy przemęczeni. I wiedzieliśmy, że to jest pora, żeby coś ze swoim życiem zrobić. No i tak jesteśmy tutaj, a przyszliśmy do miejsca, gdzie są też bociany. Czyli gdzie bociany, tam szczęśliwy dom. I tego się trzymamy. Jak pięknie klekoczą. Tak, każdego jednego roku wyczekujemy, aż przylecą, czekamy. Wtedy to jest takie dla nas objawienie i radość niesamowita. Jak pastorówka, to znaczy, że w tym miejscu mieszkał kiedyś pastor. Znasz historię tego miejsca? Znam historię tego miejsca poprzez dzieci pastora KOP, który do 45 roku zamieszkiwał w tym domu. Gdy się już tutaj przeprowadziliśmy, gdzie był czas już po takim trudnym, ciężkim, dziesięcioletnim remoncie, zauważyłam przez okno jakiś ruch ludzi, którzy ukrywają się gdzieś tam za krzakami i robią zdjęcia. Więc wyszłam do tych ludzi i zaprosiłam do środka. Okazało się, że to były dzieci pastora KOP. Starsze już osoby, które jedna z nich mieszka w Niemczech pod Hamburgiem, a druga w Portugalii. No i tak się zaczęła nasza przyjaźń i opowieści o tym, jak tutaj było, jak oni spędzali tutaj swoje dziecięce lata, czym zajmował się pastor. Dostaliśmy od nich trochę zdjęć. Ja otrzymałam książkę pastorowej, kucharską, pastorowej KOP, którą z kolei ona dostała od swojej mamy w Wianie. Testujemy produkty, testujemy potrawy i opisy receptury z tej książki. Do 45 roku, w zasadzie do 2 marca tutaj, mieszkali pastorostwo KOP. Później po wojnie, 46 rok, archiwum państwowe. Była tutaj szkoła. Wydaje mi się, że działała do 70 roku. Później było przedszkole, a gdy my kupowaliśmy ten dom, to był zakład wikliniarski. Remont trwał 10 lat. Dzieciaki urosły, poszły w świat i my zostaliśmy z Tadeuszem.
w domu we dwójkę. Stąd pomysł, żeby powstał tutaj pensjonat? Nie. Prowadziliśmy też, mieszkaliśmy przez wiele lat w Łobrzu i tam prowadziliśmy restaurację. Restaurację, która była znana z tego, że prowadziliśmy tam wieczory polskie. Jak gdyby po tym śladzie ludzie nas tutaj odnaleźli i chcieli, żebyśmy ponownie takie imprezy przygotowywali. No i tak się zaczęło, a jak imprezy i spotkania towarzyskie, no to trzeba było znaleźć miejsce dla tych gości, żeby położyć ich spać. Chyba podoba się ta atmosfera i to, że ten dom jest taki stary, że ten dom ma 300 lat, że są takie, a nie inne piwnice, że jest spokój tej przestrzeni, że są te piękne drzewa i ogród, w którym mogą odpoczywać, ale tak naprawdę przyjeżdżają jeść. A przyjeżdżają jeść, ja jestem autorką książki kucharskiej i bajek i to wszystko wokół, co się tutaj, całe życie, które się toczy wokół, to wokół jedzenia. Ono się toczy, tutaj nasze życie to jedzenie. Okazało się, że w siedlisku w Bełcznie można nie tylko odpoczywać, ale także działać. W urokliwej chacie odbywają się różne warsztaty, w tym dla dzieci, z przygotowywania ciastek z gruszkami. Jest zabawa, ale także nawiązywanie do atrybutu Bełczna, starych grusz. Prawdziwa klimatyczna chata. Jakie warsztaty się w niej odbywają? Ostatnio dzieci miały zajęcia z prania, takiego prawdziwego, wiejskiego, z użyciem tar i w baliach. Tak jakby krochmaliły nawet. Tak, przez pranie było robione w ziołach, bez użycia detergentów. O, można zastosować się w życiu codziennym teraz. Oczywiście, polecam mydlenicę albo kasztan. Jakie jeszcze zajęcia poza praniem? Mamy tutaj zajęcia kulinarne i wszystkie, które są związane z historią lokalną. Dzisiaj dzieci miały zajęcia z ciastem gruszkowym w nawiązaniu do książki napisanej przez moją mamę Gruszkowa Kraina. Ta kraina słynie z gruszek, więc z tych gruszek wszystko właściwie można w kuchni tworzyć. Tak, dzisiaj były kruche ciasto właśnie z połówką gruszki. Dzieciaki sobie doskonale poradziły, będziemy próbować. No i miejsce tutaj właśnie jest popularne, mamy bardzo gruszkową aleję. Stare grusze przedwojenne, które chciano kiedyś usunąć, wyciąć i zostały uratowane przez moich rodziców. Grażyna Zaręba-Szuba dba o to, by nie tylko nie zapomniano o dawnej kuchni Pomorza Zachodniego, ale także o atrybutach okolicznych wsi. Sprawia również, że tętnią one życiem. Zaprosiła nas w podróż do popegeerowskiej wsi, do Bieszewa, gdzie można spotkać drzewa szydełkiem malowane. Marysia nie bez powodu wpadła w zachwyt. Jak to się stało, że Dobieszewo stało się taką barwną wsią? W związku z tym, że dużo wędruję i na jednym ze szlaków do Santiago de Compostela widziałam tak właśnie pięknie ubrane drzewa, jak te tutaj. I pomyślałam, że to może być na zimową porę świetne zajęcie dla kobiet. Tutaj mieszkały zaangażowane w projekcie panie, to zwykle panie po 60. I pomyślałam sobie, że to może być fajny sposób na spędzanie wspólnego czasu, na pogaduchy, tak jak kiedyś dartopierze. Tak wymyśliłyśmy, że będziemy robić takie kółka, a potem będziemy ubierały drzewa. I projekt trwa tak naprawdę, to jest już nasz wewnętrzny projekt. My się w jakiś sposób realizujemy. Czy to tak jest trochę, że jak panie idą parkiem i widzicie jakieś drzewo, to już obmyślacie, jakby je ubrać? Oczywiście, tak już myślimy, już mieliśmy całą aleję lipową ubierać, tylko nie mamy siły przerobowej, nie? Bo to jednak trzeba... Ręce do pracy. Ręce do pracy muszą Zgłosiłabym się na pokład, ale jeszcze nie szydełkuję, ale może zacznę. No taki motek to po prostu cudo. Cudo, kilka metrów. Robionego łańcuszka podwójnie. Ile godzin się tworzy taką kulę? To w zależności to kilka godzin, bo to wieczorami się spotykamy, tak? Po godzinie, po dwie, to w zależności to ile ma czasu, żeby to robić, bo to kilka osób robi, tak? Byłoby panią już smutno bez tych kolorowych drzew? Już no na pewno, zawsze je renowacje robimy, dodajemy trochę. Jest taka satysfakcja, jak się idzie przez wieś, że tak kolorowo, pięknie. Tak, każdy się dziwi, przyjeżdżają nieraz obce osoby, to stają, robią zdjęcia. Ale spodziewały się pani, że takie szaleństwo będzie, jeśli chodzi o te cudeńka? Nie spodziewałyśmy się. Z małego czegoś coś wyszło takiego, że
każdy jest zainteresowany, każdy lubi tu przyjść, tak? Nawet wycieczki przyjeżdżają. Myśli pani, że takie kolorowe drzewa to częściej człowiek przytula? No, ja tego jeszcze w zasadzie nie robiłam, bo zawsze się brzozy przytula, ale muszę spróbować. Bo muszę powiedzieć, że jak ja tutaj przyjechałam, to pierwsze co zrobiłam, to poszłam się przytulić, bo taką miałam ochotę. Tak? Przyciągnęły mnie to może te drzewa. Ja, może i ja spróbuję. Może. To co, motamy dalej? Motamy dalej. Zauroczeni niczym po nitce do kłębka trafiamy w kolejne urokliwe miejsca. Przenosimy się na Śląsk, do nietypowego Muzeum u Erwina, do wsi Wilcza w gminie Pilchowice. W tym niezwykłym miejscu znajdziemy przedmioty należące do założyciela, jego rodziny, ale także podarowane przez sąsiadów i znajomych, pasjonatów historii i tradycji regionalnej. Marysię ciekawiło tu właściwie wszystko, a jej ciekawość z przyjemnością zaspokajał twórca muzeum, które na Śląsku stało się już atrakcją turystyczną. Panie Erwinie, skąd u pana ta zbieracza pasja? Kiedy to się zaczęło? Zaczęło się to przed komunią, może po komunii. Zaczęło się to od takiej prostej rzeczy, od znalezienia w szafie szklanki ze starymi pieniądzami. Po znalezieniu takiej pełnej tej szklanki, trzeba było druga szklanka zapełnić z tymi pieniądzami. Później zaczęły znaczki dochodzić, później medale. No i tak pan tak widać, jak to do dzisiaj to widać. No. Ale niech pan zdradzi tajemnicę, czy potrafi pan zapełnić każde pomieszczenie, jakie pan posiada? Już pan poszerza swoje zasoby ciągle? Znaczy, jakby mi dali takie muzeum tak odpowiednie, to też by było pełne. A gdzie pan znajduje swoje eksponaty? Przeważnie na strychach, w szafach, u ludzi, w stodołach, wszędzie. I na bazarach, i gdzie się da. Klamory u Erwina. Odwiedza tu pana wiele osób. Co najczęściej ich zachwyca, zadziwia w tym miejscu? Najczęściej zadziwia tam ta rejestracja z Watykanu. A tak wszystko ich zadziwia, bo niektórzy przychodzą, co mieli te rzeczy, wyrzucili i po latach przychodzą i spotykają te rzeczy z sentymentem. Zbiera pan rzeczy piękne, także rzeczy niespotykane i rzeczy trochę dziwne, takie jakieś... Są takie rzeczy. Nawet by szło pokazać teraz. Można tu znaleźć takie oto laleczki. Przyznam szczerze, że trochę takie straszedlaki, ale pewnie w kanonie dawnego czasu były piękne. W kanonie dawnego czasu były bardzo piękne i bardzo drogie. Teraz już no, tylko sentyment i że powiedzieć, cena kolekcjonerska. Myślę, że dzisiaj dla współczesnych turystów to taki trochę prototyp laleczki Chucky. Zauważyłam tą rejestrację, o której pan mówił, tablicę. Jaka jest jej historia? Historia jest taka, że to jest rejestracja z Watykanu. To jest rejestracja samochodu Cinquecento, który był podarowany do Watykanu i tym samochodem kardynał Wojtyła i kardynał Wyszyński jeździli na swoją parafię we Włoszech. Po wybraniu papieża samochód został skradziony, a rejestrację porzucone w garażu i taka jest historia tej rejestracji. Mam takie hasło, gdzie powiedzieć, starszym przypomnieć, młodym pokazać. I to nawet się sprawdza, bo przychodzą starsi ludzie, my to takie coś mieli, później jeszcze, a to było, a jeszcze mam, może ci coś przyniesa. I dużo ludzi właśnie, co przyjdzie pooglądać, widzi, jakie są te zbiory, są to i przychodzi i donoszą. Czuje pan się trochę takim kronikarzem dawnych czasów i dawnego życia na Śląsku? Bo tutaj te przedmioty zazwyczaj są związane w większości z historią tego miejsca, z mieszkańcami. Ja czuję się takim kronikarzem i z tego się cieszę. I idzie na przykład, z dużych rzeczy się idzie na przykład, historię idzie zapamiętać wizualnie. Była uczta dla oczu, czas na ucztę dla zmysłów. Wprost z muzeum przenosimy się do kolejnych pasjonatów, w tym przypadku twórców smaków bazujących na naturalnych produktach, do cukierni w Gliwicach, którą prowadzą państwo Surdel. Można powiedzieć, że słodki biznes ma pan we krwi, bo kontynuuje pan biznesowo tradycję rodzinną. Tak, rodzice w 93 roku otwarli zakład. My go z żoną przejęliśmy w 2017 roku.
Czyli już no, parę lat faktycznie bawimy się ciastkami. Jak to bawienie wygląda? Co Państwo oferujecie gościom? Mamy mnóstwo ciast. No, w ofercie mieliśmy jeszcze niedawno ponad 300 pozycji. Od bardzo niedawna zaczęliśmy też piec chleb, bułki, co myślę będzie całkiem dobrym pomysłem na przyszłość. Natomiast całość mamy w zasadzie jedną filozofię, by produkować z najbardziej podstawowych produktów, jakie możemy znaleźć bez dodatków chemii. Tak, żeby to było faktycznie wartościowe i odżywcze, i zdrowe, i przede wszystkim smaczne. To właśnie w tej cukierni powstaje jej chluba – ciasto malinowa chmurka. Tak naprawdę był to pomysł z naszych klientów, a my staramy się z mężem realizować oczywiście pomysły naszych klientów. Było mnóstwo zapytań o to ciasto, a tak się złożyło, że akurat rodzice męża nie mieli go w swojej ofercie, więc w momencie, kiedy my, czyli następne pokolenie, przyjęliśmy firmę, to stwierdziliśmy, że czas też na pewne zmiany, na nowości, no i stąd pojawiła się malinowa chmurka. Malinowa chmurka składa się oczywiście z pysznej bezy posypanej płatkami migdałów, a w środku znajduje się przepyszna bita śmietana z dodatkiem mascarpone oraz z dodatkiem malin. I potrzebuję tutaj dodać, że staramy się, żeby to były zawsze najlepsze produkty. Jednym z pomysłów mojego męża była właśnie plantacja malin i dzięki temu nie musimy kupować malin u hurtowników, ale korzystamy z naszych, wiemy w jaki sposób one rosną, jak są dopieszczane i myślę, że dzięki temu w tej malinowej chmurce jest taki właśnie smak. Ruszamy w dalszą drogę do wyjątkowych ogrodów. Wiosną w takich miejscach jest co podziwiać, a żeby ta pora roku symbolicznie nastała, trzeba najpierw utopić marzannę. W gminie Miasteczko Śląskie stworzono z tego nawet atrakcję turystyczną. Witam Was wszystkich, przesyłam promienie słońca. Mieszkańcy reagują bardzo pozytywnie. Jak widać, bardzo dużo mamy zainteresowanych uczestników. Przede wszystkim rodziny z dziećmi. Dzieciaki mają mega frajdę podczas tego wydarzenia. Kultywujemy to już od kilku lat jako Miejski Ośrodek Kultury. Przede wszystkim też dlatego, że tutaj działa zespół folklorystyczny, który chciał zadbać o tą tradycję. Ruszamy do województwa zachodniopomorskiego. Choć polskie morze jest niedaleko stąd, można się tu poczuć jak w Prowansji. Raj dla miłośników ogrodów z miłości do natury stworzyła tu Iwona Bigońska razem z mężem Piotrem. Jaka jest historia tego miejsca? Bo najpierw był tutaj tak zwany showroom pokazowy roślin, a potem się okazało, że ludzie chcą go nawet zwiedzać i stąd może pomysł na te ogrody? Znaczy może showroom to takie już współczesne słowo, wtedy początek to jest 30 lat temu, więc trudno było mówić o jakiejś większej zorganizowanej sprzedaży, bo kupiliśmy to gospodarstwo jeszcze będąc studentami Wydziału Ogrodniczego w Poznaniu, Akademii wtedy Rolniczej, dzisiaj Uniwersytetu Przyrodniczego. I w momencie, kiedy już ten teren był, ta ziemia była kupiona, wtedy zaczęliśmy tutaj, ponieważ robiliśmy już usługi, zaczęliśmy tutaj zwozić rośliny, zbierać je, kolekcjonować. Zawsze, tak jak mówię, chciałam mieć psa, kota i ogród, więc jedna z form realizacji marzeń to był właśnie ten ogród. Zaczęliśmy zakładać swój ogród, który był w takim trochę systemie pokazowym, żeby można było pokazać ludziom, jak to rośnie, jak kwitnie, ile potrzeba czasu, żeby oddana odmiana urosła. Zaczęliśmy zakładać jednocześnie ogrody. Prowadziliśmy sprzedaż, zaczęliśmy zakładać ogrody, a w międzyczasie pojawiła się koncepcja, że będziemy produkować rośliny. Przez lata gospodarstwo się rozrastało, teraz to już prawie 90 hektarów. Tak, dokładnie 88, ale w skład tego układu wchodzi szkółka roślinozdobnych, Centrum Ogrodnicze, no i dwa ogrody. Jeden tutaj, w którym jesteśmy obecnie, to ogród tematyczny, który ma blisko 30 lat. Ale nowy ogród, który zaczęliśmy zakładać na początku 2003 roku,
To są właściwie cały kompleks ogrodów, udostępniliśmy dopiero w 2014 roku. Jest największy na świecie labirynt grabowy, ponad hektar, z wieżą widokową. No i ten ogród na dzień dzisiejszy się rozwija najbardziej. Jest tutaj wiele ogrodów tematycznych. Wymieńmy takie, które cieszą się największym powodzeniem. No tu jesteśmy w takim ogrodzie francuskim, właściwie trochę włoskim, ponieważ mamy różnice w poziomach. Są dwie fontanny, partery bukszpanowe otoczone założeniem ligustrowym. Przy okazji mamy duże opłoty też z buka, z grabu, rzeźby charakterystyczne dla tego ogrodu. Oprócz tego jest tutaj też ogród w stylu Antonio Gaudiego. Są ogrody zmysłów, cała grupa ogrodów zmysłów w stylu angielskim. Są to ogrody kolorowe, niebiesko-żółty, biały ogród, białych kwiatów. Jest ogród również wiejski, taki w stylu słonecznych, barw słonecznych. Mamy też ogród wodny, są powstały dwa ptasie gaje, to takie najnowsze założenia, ponieważ przestarzał nam się drzewostan. Przede wszystkim jest jeden z najstarszych ogrodów, ogród japoński, który no, też jest dzisiaj bardzo atrakcyjny. W tak malowniczych okolicznościach kończymy naszą podróż z klimatem i z pasją. Czas odpocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. To kres ściągać, żeby to na głowę założyć? Sweter. Wiesz, że ja zaczęłam to robić i mam swetry z tego zrobione. Jeszcze ani razu nie założyłam. No, o, pokażę ci. Chyba takiego małego kółka do rozmiaru. Marysia ma ambicje.